Maciej Jędrzejko. Kochani, muszę się wytłumaczyć troszeczkę. Mianowicie, dlaczego tak? No, bardzo rzadko widzicie mnie z gitarą na scenie, ale 5 lat temu, kiedy Jurek obchodził 70. urodziny, zaśpiewaliśmy mu Keje po śląsku. Ponieważ Jurek pochodzi z Bytomia, trochę mieszkał w Sosnowcu, a w końcu wyprowadził się na północny zachód, czyli do Świnoujścia, no to trzeba powiedzieć, że my mamy dość podobną historię. To znaczy, ja też mieszkałem w Sosnowcu, tam się urodziłem. Następnie przeprowadziłem się do Tychów i tam też mieszkam. W związku z tym Jurek jest krojcok trochę, nie wiecie, jak to jest, nie? Słuchajcie, jest taka jedna piosenka, Frelki i Hopy, którą ja bym wam chciał zaśpiewać, bo ja wiem, że Jurek ją strasznie, wiecie, pszał, nie? Wiecie, ja lubię ta piosenka bardzo. Posłuchajcie. Nie wiem, skąd się wziął, bo rajzen taszy nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak mało srogą był osobą. Nie wiem, skąd się wziął, kiedyże go wejrzał na wychny koi. Wyglądał oby tym, co to się własnej życi boi. A potem przyszły dni, oby bez tydzień łod zejmana, bosman pieronowo łamy, bez całko noc do rana. I ładunek był narychtowany w sad po wsadzie, i naraz przyszły takie dni, co glans był na pokładzie. Spytał Żyjko więc, jak to się zwykle dzieje, no wiecie jak, nie? Czy możesz sam jakiś dom, jeśli przyjdzie ktoś na kleje? Wejrzał się na mnie tak, że do dziś to w sercu mam. I ochopię na tym świecie jest tych sobą. Powiedział, albo jakoś tak, wśród ludzi tego świata chopię jest tych sobą. I głupio mi się zrobiło, bo my durś razem, jeden z drugim, przeszli długi rejs, wypili morze wody. Jedli my jeden chleb, woniali rybią mózgą, a teraz, kiedy się kończy rejs, powiało pustką. Spytałem go jeszcze raz, ślazujesz z tego wraka, czy jeszcze ze mną w jeden rejs może popłyniesz za rybaka? Zaś wejrzał się na mnie tak, jakby beboka z gruby zobaczył i coś tam pod nosem sekundy w zobówcu poboczył. Ciepnęły losy nos, dalkam zimno, tam kajica. Minęło wciul długich lot, aż na rozgłos mi zrobił wica. Zamustrowałem w rejs, kajłon bym za kapitana. Myślałem, Jerunie, co to bycie, kiedy zaś przed nim stana. Pamiętam tamte zmierz w tej izbie kapitana. Ściskały w ręku książka, by mustrować za bosmana. Spytałem go, co wie, co ja go dobrze znam. Ja te roski hopie nie wyda już sobie. Powiedział, albo jakoś tak, z tobą hopie już nie wyda są. A ja nie wiem, skąd się wziął, bo rajzen taszy nie wziął z tobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak mało srogą był osobą. Nie wiem, skąd się wziął, w tym kapitańskim salonie, kiedy wzruszony ja i on ściskaliśmy sobie dłonie. Nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Rajzen taszy, nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną było sobą. Nie wiem, skąd się wziął, gdzie w kapitańskiej izbie. I oba my zaczęli ślimtać, głośny pieroński giście. Nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. Nie wiem, skąd się wziął, w tym kapitańskim salonie, kiedy wzruszony ja i on ściskaliśmy sobie dłonie. Nie wiem, skąd się wziął. Maciej Jędrzejko!